kolejny druk. I procedury te same. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 3 statutu miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1180 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczał do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 dotyczy zwiększenia planu dochodów. Wydatków w dziale 600, 750, 801, 853, 926, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1180, w trybie jednego czytania, referuje pani prezydent Okarna. Pani dyrektor Okarna. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 403 392. Jest to między innymi w związku z zawartymi umowami z gminą miejską Kraków, z przyznaniem odszkodowań oraz z umowami zawartymi na realizację projektu gminnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Nie będę naciskał dzwonka. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1180? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 22 osoby za, 0 przeciw. 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1180. Kolejny druk. Proszę o wybór. Bardzo proszę o wybór. Jesteśmy jak to znacznie nie to. Tylko inny. Inny. Te już lecą. Kolejny druk.